Witam serdecznie, z tej strony Piotr Mściwój-Myszyński, Słowiańska Agencja Prasowa ISAP. Zostaliśmy zaproszeni na wykład dotyczący podstaw Panteonu Bogów Słowiańskich, który odbył się 17 października o godzinie 18 w warszawskim Domu Kultury Portiernia. Z ramienia ISAP-u pojawił się tam Stanisław Lipski. Niestety nie udało mu się zarejestrować samego wstępu do wykładu, lecz dzięki niemu możemy teraz zapoznać się z jego pozostałą częścią. Organizatorem wykładu był Bartłomiej Dejnega z warszawskiej Gromady Białożar. Zapraszam. Przejdziemy teraz do Rygwedy. To się może wydawać dość daleko idącym skokiem, bo Rygweda pewnie kojarzy się Wam z Indiami i z religią hindusów. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że religia, która została tam zaniesiona, została zaniesiona przez Aryów, którzy wyemigrowali z kolebki indoeuropejskiej i tamtejsza religia indoeuropejska zmieszała się jakby z religią tubylców i w ten sposób mamy generalnie hinduizm. I teraz, czemu jakby do tego nawiązuję? Dlatego, że w Rygwedzie, czyli w najstarszej księdze hinduizmu, która powstała jeszcze przed przybyciem do Indii, mamy taki schemat. Jest Bóg Prajapati, który ma między innymi trzech synów. W Rygwedzie mamy Boga, pierwszego Boga, który się zrodził z kosmicznego jaja. On nosi nazwę Prajapati. To się tłumaczy na pierwszy stworzony, coś w tym stylu. Przy okazji wspomnę, że u Greków w mitologii de facto chyba orfickiej, w odłamie mitologii greckiej, był za pierwszego Boga uznawano Boga o imieniu Protegoi, coś w tym stylu, czy Protegonos, który tłumaczy się jako pierwszy stworzony. Natomiast co my tutaj widzimy? Widzimy, że mamy dość podobny schemat, to znaczy Bóg solarny Surya i Bóg ognia Agni mają tego samego ojca, czyli jakby schemat bardzo podobny do tego, co mamy tutaj. Jest jeszcze Bóg Indra, którego odpowiednikiem na naszym gruncie jest Per. Czyli mamy trójkę ogniowych braci. Ogień solarny, ogień ziemski i ogień atmosferyczny, czyli piorun. Teraz pytanie, czy możemy jakby tutaj porównać te dwa schematy i czy możemy podejrzewać, że podobny schemat przejawiał się też na gruncie słowiańskim, mimo tego, że nie mamy kompletnej informacji z kroni. Mianowicie jest jeszcze jedna ważna informacja, którą wnioskujemy z tego schematu. Mianowicie wszystko się rozbija tutaj o imię tego Boga. Agni. Właśnie. Agni to jest indoeuropejskie słowo, które oznacza ogień. Z tego słowa, to jest z brzmienia tego słowa, pochodzi polskie słowo ogień. Łacińskie słowo ignis, litewskie słowo ugnis i tak dalej. Czyli w Rygwedzie imię Boga, patrona ognia ziemskiego, wyraża się dokładnie tym samym słowem, z którego pochodzi nasze pospolite słowo ogień. Tak więc bez wątpienia tutaj jakaś konotacja jest. Tak? Bazujemy na tym schemacie i upewnia nas to jakby w tym, że skoro Surya tutaj odpowiada dać Bogowi, Agni odpowiada Swarożycowi, to Swaruk odpowiada Prajapati. To znaczy, w tym momencie, mimo tego, że kroniki porównują Swaroga do Hefajstosa, czyli jakby zawężają jego kompetencje do kompetencji 300 kowalskich, z takiej analizy wynika nam, że Swaruk jest kimś więcej. To znaczy, sugerują to też etymologię tego słowa, na przykład w perskim czy tam w sanskrycie chwar czy swar oznacza blask. W sanskrycie bodajże to oznacza niebo. Więc z pewnością widzimy, że tutaj ten schemat jest zachowany. Co więcej, co do Prajapatiego, na gruncie Rygwedy, to jest pierwszy Bóg, który zrodził się z kosmicznego jaja. Skądinąd na gruncie słowiańskim z pracy Toporowa wiemy, że ten element, ten mit kosmicznego jaja też na gruncie słowiańskim występuje. Pozwala nam to zrozumieć głębiej, kim jest ten Swaruk.
Też mamy symbol swargi, tak? To jest symbol słowiański, który do tej pory nazywamy swargą. Ewidentnie wiąże się z imieniem Swaroga. Wobec tego tak zakładamy, że ten schemat wygląda w ten sposób. Jeszcze kwestia tutaj Indii, tak? Na gruncie słowiańskim bogiem gromowładnym jest oczywiście Perun, więc można by zasugerować sobie, że Perun jest też synem Swaroga. Natomiast w tym momencie nie jest to powiedziane na 100%, że na gruncie słowiańskim ten element akurat będzie funkcjonował. Niektórzy tak uważają, inni nie. Na przykład to, co tutaj przedstawiłem, to całe rozumowanie, można też na przykład zobaczyć u Geisztora, on też o tym wspomina. No więc to jest powód, dla którego w taki sposób interpretujemy Swaroga, dać Boga i Swarożycę. Też czasem część badaczy uznaje tożsamość dać Boga i Swarożyca, natomiast według mnie należy to odrzucić. Tak? Generalnie jest też takie rozumowanie, że Swarożyc to jest de facto nie jest imię samo w sobie, tylko to jest pewien przydomek, powiedzmy określenie. Natomiast prawda jest taka, że de facto imiona wszystkich bogów to są pierwotne przydomki. Perun, ten, który uderza. Veles, prawdopodobnie ten, który znajduje się na dole lub ten, który zawiduje duszami. Dać Bóg, ten, który daje, tak? Swarożyc, syn Swaroga. Więc nie jest to w żaden sposób jakby podważenie czy kontrargument dla tej teorii. I widzimy też, że jeżeli ktoś by chciał jakby utożsamić dać Boga ze Swarożycem, to de facto twierdzi, że Bóg ognia i Bóg słońca to jest ten sam Bóg. Natomiast nie znajdujemy potwierdzenia czegoś takiego na gruncie mitologii porównawczej. Tak? W Rygwedzie ewidentnie ogień jest oddzielny od słońca. Czemu? Jak to rozumowano? No, mianowicie do tej pory nawet chyba jeszcze w hinduizmie, a także generalnie w innych religiach pogańskich, ogień uznawano za medium. Ogień to było to jest to ciało, które składa się ofiary. Teraz Swarożyc, będący synem Swaroga, Boga Nieba, i ogień jako to, co unosi się do góry i to, co wkładamy w ogień, po pewnym czasie znika. No to pytanie, gdzie to się pojawia? No ogień idzie do góry, więc naturalnie wydaje się rozumowanie, że to jest Bóg, który pośredniczy w przekazywaniu ofiar. Jest łącznikiem pomiędzy ziemią a niebem. Kolejne jakby cechy Agniego, które już wnioskujemy na podstawie porównania z Rygwedą, to jest to, że Agni jest Bogiem, który chroni przed chorobami. Wypala to, co złe, chroni przed demonami. Do tej pory na noc kupały skacze się przez ogień. To ma moc oczyszczającą. Właśnie dokładnie jest powtórzone to samo rozumowanie. Co więcej, palono ciało. Czemu Słowianie praktykowali pochówki ciała palone? No właśnie dlatego, żeby dostać się do nieba. Spalenie ciała jest tym samym, co włożenie ofiary w ogień podczas obrzędu. W tym momencie korzystamy z mocy mediumicznej ognia i przenosimy się do wyższej sfery egzystencji. Co więcej, w folklorze do XIX wieku ogień był hołubiony. Uważano, że ogień jest istotą, która ma swoją osobowość, może się mścić, jeśli jest źle traktowany. Były takie sytuacje, że na przykład jeśli rodzina przenosiła się z jednego domu w drugi, brano ogień z paleniska i nie krzesano nowego w nowym domu, tylko zanoszono na jakimś kaganku w czymś ogień ze starego domu w nowy dom. Tak więc jakby widzimy tutaj, nawet jak się wesprzemy folklorem, pełną korespondencję pomiędzy cechami Agniego, którego znamy do tej pory, ten kult chyba nawet jeszcze w pewnej formie występuje do teraz, w pewnych częściach świata. Nawet jeśli nie jest znany pod tym imieniem, to kult ognia, jakieś tam jego elementy pozostały w hinduizmie. Tak? Wikingowie palili ciała na statek, tak? Czyli na przykład był pogrzeb taki, że kładziono ciało na statek i podpalono. To jest dokładnie ten sam motyw, który znamy stąd. Dobra, to myślę, że można ten temat w tym momencie zamknąć. Jak będą jakieś pytania, to możemy sobie porozmawiać później. A, wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, jednej ciekawostce przy Swarogu. Swarog, mimo tego, że jest znany tylko z kronik ruskich, czy de facto z jednej kroniki,
to lingwiści zgadzają się, że to imię jest obecne w toponimach na terenie, na szerszym terenie niż tylko teren ruski. Mianowicie w Wielkopolsce mamy Swarzędz pod Poznaniem. Ruski Swaryż czy połapski Swarzyn, obecnie z Szwerii. Więc... Jest jeszcze Swarożyn. Właśnie, i Swarożyn. Natomiast... Powidzą. Jest. Natomiast bazując na tym, co Łuczyński ostatnio wydał, podobno imię, podobna nazwa Swarożyn jest tylko zewnętrznym podobieństwem i nie pochodzi od imienia Swarożyn. To napisał Łuczyński, tak? I teraz, no więc to nam pozwala sobie wyrobić podejrzenie, że ten kult, mimo tego, że przetrwały do nas informacje tylko z Rusi, był szerszym kultem. Chciałem teraz powiedzieć o rodzie. Dlatego, że wśród niektórych rodzimowierców, czy w kręgach niektórych badaczy, jest przyjmowana hipoteza, że rod jest głównym bogiem Słowian. To znaczy, że w miejsce Swaroga powinien być postawiony rod jako stwórca tego wszystkiego, jako ten prapoczątek. I teraz to jest teza, która jest jakby dość popularna w Rosji. Pewnie wynika to z tego, że jest autorstwa Borysa Rybakowa, który był rosyjskim badaczem. I teraz ja z tą tezą chciałem się rozprawić. Powiedzieć, jaki jest tok Rybakowa i czemu nie. Więc Rybakow myśli w ten sposób. Dobra, może przeczytam po prostu fragment, na którym budowane jest to rozumowanie. To jest słowo świętego Grzegorza Teologa o tym, jak poganie kłaniali się bożkom z XI wieku. Tam znajduje się taki fragment. Także i do Słowian doszło to słowo. I ci zaczęli składać ofiary rodu i rożanicą, za nim Perunowi, ich bogowi. A wcześniej składali ofiary upiorom i beryginią, a i inni po obrzeżach modlą się do niego, przeklętego boga Peruna, i do Horsa, i do Mokoszy, i do Wiły. I to czynią potajemnie. I to jest fragment, który Rybakow zinterpretował jako chronologiczną ewolucję wierzeń Słowian na przestrzeni lat. Mimo tego, że to jest po prostu zebrane w jednej chwili i może się tyczyć na przykład nie porządku dnia, albo tego, że ktoś parę lat wcześniej czcił tych bogów w takiej, ani nie innej konfiguracji, a że tak powiem, zostało to tak zanotowane. Rybakow tutaj widzi ewolucję tych wierzeń, że na początku był rod, dopiero potem kult roda został przez kult Peruna zmarginalizowany. Teraz jest to, według mnie jest to ewidentnie naciągane i zgodnie z moimi informacjami, jakie udało mi się znaleźć w rosyjskich współczesnych źródłach, niektórzy twierdzą, że ta interpretacja była polityczna. On jakby swoje tezy budował w czasach Związku Sowieckiego. I teraz Związkowi Sowieckiemu było nie na rękę uważanie, że kult Peruna jakby był tym kamieniem węgielnym de facto rosyjskiej państwowości. Czemu? No bo kult Peruna wiązał się z bojarami, czyli burżuazja, arystokracja. O wiele bardziej poprawna politycznie na tamte czasy wydawała się teoria, że to rod, a nie Perun. Dopiero potem przyszła zła burżuazja i zamieniła kult roda, ludowego roda w domyśle, na kult burżuazyjnego Peruna. To są informacje, do których dotarłem. Taka jest interpretacja i wydaje mi się, że jest to słuszne. To są, według mnie to jest motyw, na podstawie którego Rybakow ewidentnie naciągnął interpretację tego fragmentu. No to pytanie takie, jak już żeśmy się rozbawili z tą koncepcją, że nie mamy tutaj roda, tylko Swaroga, no to pojawia się oczywiste pytanie, to jak interpretować roda? Kim dla nas jest? Przeczytam może kilka jakby fragmentów krótkich i na tej podstawie wyrobimy sobie zdanie. W komentarzu do Ewangelii z XV wieku czytamy. Także nie rod siedzący w powietrzu, miotający na ziemi grudy, i w tym rodzą się dzieci. Wszystkiego bowiem stwórcą jest Bóg, a nie rod. Tutaj to też ten fragment sugerował Rybakowi, że ktoś, kto się próbuje rozprawiać z koncepcją taką, że rod jest stwórcą wszystkiego i temu zaprzecza, twierdząc, że jest to chrześcijański Bóg. Natomiast z tego fragmentu wcale nie wynika wprost,
że wtedy uważano, że Torad jest twórcą wszystkiego, czyli jest jakby takim naczelnym bogiem słowiańskiego panteonu. Natomiast ten fragment ma bardzo dalej, niesie w sobie dalej pewne informacje, o których zaraz powiem. Dalej, w słowie pewnego Chrystusa czytamy. Mieszamy niektóre czyste modlitwy z przeklętymi ofiarowaniem bałwanom, bo stawiają oprócz stołu z kutnią i zgodnego z prawem obiadu, także bezprawny stół przeznaczony dla roda i różaniec wywołując gniew Boga. Dalej, w XVI-wieczne pokuty nadawane przez popów na Rusi. Czy składałeś z babami ofiary Bogu obmierzłe, czy modliłaś się do wił, lub czyś na cześć roda i rodzajc, i peruna, i horsa, i mokosze, piła i jadła, czy lata postu z pokłonami. I teraz tych źródeł, które mówią o rodzie, jest więcej, głównie na Rusi. I tak się generalnie przyjmuje, że nie mamy poza Rusią źródeł na temat roda. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną pewną ciekawą zbieżność. Brückner, cytując rosyjskie źródła, zamiast roda wymienia imię Boda. Nie dotarłem do informacji, czy tak faktycznie było, bo on cytuje tam rosyjskiego folklorysty XIX wieku, powiedział, że pamiętam, Sierenjawskiego. Natomiast jest to dość ciekawy zbieg okoliczności, dlatego że w Polsce w tak zwanej powieści wiekuistej z pierwszej połowy XVI wieku czytamy na temat kultu, jakie się odbywały na Łysej Górze pod Kielcami. Na tym też miejscu był kościół trzech bałwanów, które zwano Łada, Boda i Lei, do których prości ludzie schadzali się pierwszego dnia maja, modły im czynić i ofiarować. Wtedy Dąbrówka przerzeczona, pokaziwszy ich bożnica, kazała zbudować kościół i poświęcić ku czci i ku chwale wielebnej świętej Trójcy. Czyli jest wymienione imię Boda, w którym de facto chyba się jeszcze nikt tak na poważnie nie zajął. Natomiast u Bricknera źródła ruskie są cytowane też, że zamiast Roda jest Bod. Wiemy, że to nie jest jakby imię innego Boga, dlatego że występuje też w towarzystwie Rodzanic. Czyli jest mowa o Bodzie i Rodzanicach. Rodzanice to jest, tutaj tylko wspomnę, to jest troista bogini losu. Taka jak, takie bogini jak Moiry na przykład u Greków, czy Parkin, czy Norny u Germanów, czy na przykład troista bogini losu znana u Bałtów jako Lajma. Tak? Więc to jest standardowy schemat indoeuropejski. Tak? To są trzy bogini, które plotą nic przeznaczenia. Jedna jest młoda, druga w średnim wieku, trzecia stara. Jedna zawiązuje, druga plecie, trzecia przycina nic żywota. No więc ten Bod, który tak przynajmniej Brückner go podaje jako Bod, Boda, występuje w towarzystwie rodzanic. Więc no, pytanie jest otwarte, czy to oznacza, że kult Roda był znany na Łysej Górze? Ciężko powiedzieć. No i teraz, więc wracając do tego, kim jest ten Rod, ja się tutaj będę posiłkował interpretacją Szyjewskiego, który bazuje głównie na tej wzmiance o tym, że rod siedzi w powietrzu, miota na ziemi grudy, z których rodzą się dzieci. I przeczytam interpretację Szyjewskiego z jego książki. Rod jest jeszcze znany na usławie południowym pod imieniem Usud. W rzeczywistości rod, określony też jako Sud, Usud, personifikuje ideę pokrewieństwa rodowego jako symbol ciągłości duchowej w nawiasie rodosłowie. On bowiem kieruje dystrybucją dusz należących do każdego rodu, wita tych, którzy po śmierci trafiali do zaświatu wyraju. Po czym po jakimś czasie odsyła z powrotem do naszego świata w postaci grudek ziemi, ciskanych w dół lub powierzonych ptakom, nawet się lalek bocie. Czyli Szyjewski interpretuje roda jako tego, który zawiaduje reinkarnację. Czyli on jest powiązany z rodzanicami, które są boginiami losu, a on sam też pełni według Szyjewskiego pokrewną funkcję, czyli jakby kieruje tymi duszami. Przyjmuje duszę zmarłych w wyraju, a potem jak się mają odrodzić, kieruje ich z powrotem do odpowiedniego ciała. Tutaj jeszcze dodatkowym argumentem wspierającym tę hipotezę jest samo imię, rod, ewidentnie wiąże się z rodem jako takim, a reinkarnacja generalnie była uważano, że zachodzi głównie w obrębie rodu. No więc na tej podstawie w taki, a nie inny sposób interpretujemy roda. Dobra, kończymy wątek roda.
Mamy teraz Karuna i Welesa. Karun jest bogiem gromowładnym. Bogiem, który jest znany w praktycznie chyba wszystkich odłamach religii indoeuropejskich. U Germanów będzie to Thor. U Celtów Taranis. U Rzymian Jowisz. U Greków Zeus. A w Rygwedzie będzie to Indra. Więc charakterystyczną cechą tego Boga jest oczywiście gromowładność. I zanim tutaj jakby zagłębimy się w tą analizę, to po prostu podam pewne źródła, jakie znamy z kronik na temat Peruna. Niech nie mają pomocy ani od Boga, ani od Peruna, niech ich własne tarcze nie chronią i niech zginą od mieczów swoich i od strzał innego oręża swego. Niech będą niewolnikami w życiu przyszłym. To jest traktat przysięgi zawartego pomiędzy księciem Igora a Bizancją. Traktat pokojowy po skończonej wojnie w 944 roku, który po prostu wprost przywołuje imię Peruna. Inny cytat z powieści lat minionych. Począł władać Włodzimierz w Kijowie sam jeden i pozostawił bałwany na wzgórzu za dworem terem Peruna drewnianego z głową srebrną i wąsem złotym. I Horsa, dać Boga, i Strzyboga, i Simargo, i Mokosza. I składali im ofiary, nazywając ich bogami i przywodzili syny swoje, córy swoje na ofiarę biesy. Plugawili ziemię ofiarami swymi i splugawiła się krwią ziemia ruska i wzgórzutą. To jest opis bogów czczonych w Kijowie przez Włodzimierza Wielkiego. To jest ten, który ochrzcił Ruś. Natomiast zanim on do tego chrztu przystąpił, próbował prawdopodobnie jakby reaktywować tą religię pogańską i na swoim wzgórzu postawił właśnie posągi tymże bogom wspomnianym. Tam też jest wymieniony Peru. Jeszcze jeden cytat, który przygotowałem, który będzie nam trochę potrzebny przy omawianiu Welesa. To też jest przysięga, która kończy wojnę pomiędzy Bizancją a Sławinami z 971 roku. Jeśli zaś tego, cośmy powiedzieli, nie zachowamy, niech ja i ci, co ze mną są, pode mną, mamy klątwę od Boga, w którego wierzymy, Peruna i Wołosa, Boga bydła, niech będziemy żółci jak złoto i swoim orężem niech posiękani będziemy. Dobra. To oczywiście nie są wszystkie źródła, które wymawiają imię Peruna, natomiast nie ma sensu ich wymieniać wszystkich. Dlatego, że o ile interpretacja Peruna jako Boga gromowodnego tutaj de facto nie pozostaje w wątpliwości, to są pewne inne ciekawe aspekty, które tutaj warto sobie mówić. Mianowicie, gdybyśmy bazowali tylko na samych kronikach, to nasze jakby zrozumienie istoty Peruna byłoby dość płytkie. Natomiast w folklorze, zwłaszcza ruskim, do tej pory, przepraszam, do XIX wieku, występują święci, którzy jakby, w których przeistoczony został kult Peruna. Znaczy po chrystianizacji Kościół nie był w stanie jakby zmarginalizować wszystkich ludowych wierzeń. Dlatego kulty dawnych bogów często przeradzały się w kulty świętych. I tak świętym, który głównie odpowiada Perunowi, to jest święty Eliasz. To znaczy, jeśli na przykład przeglądamy jakieś źródła z folkloru nawet XIX-wiecznego i jest tam mowa o świętym Eliaszu, czytając święty Eliasz, myślimy o Peru. To jest tak daleko idąca tożsamość. Oczywiście święty Eliasz nie jest jedynym świętym, którego jakby przeistoczył się kult Peruna. Kult świętego Jerzego też się zdarza. Głównie. Więc święty Eliasz prawie na pewno jest Perunem, natomiast święty Jerzy czasem to może być Perun, w niektórych konfiguracjach może to być Jaryło. To trzeba tutaj pewną dozę ostrożności. Teraz w zasadzie mógłbym tutaj się podeprzeć na pewnym cytacie. Dobra, przeczytam tutaj, czemu tak naprawdę ten święty Eliasz był tym świętym, którego chrześcijanie uznali, że jest dobrym zastępstwem dla Peruna. To jest cytat z książki Szyjewskiego, czyli jego interpretacja. Podobnie jak Perun, którego imię, jak wiadomo, w języku polskim zostało sprofanowane do określenia Pioruna, został jako postać zastąpiony przez proroka Eliasza, prawosławny święty Ilia.
Tak Veles jako imię stał się czeskim synonimem diabła. Jego postać zaś przejął święty Mikołaj, prawosławna Mikoła, Mikuła. Dlaczego? Eliasz, jak wiadomo, został w niebo wzięty pośród wichru nad nistym Erydwaju. To jest jakby fragment bezpośrednio z wierzeń chrześcijańskich. Dziś jednak musi przebywać w świadomości ludowej, jeździ nadal po niebie, w swoim wozie. Jego turkot to gromy, a ogień widać w postaci błyskawic. Innymi słowy, Eliasz jest gromowładny, tym samym funkcjonalnie odpowiada Peronowi, który także prawdopodobnie w kodzie astralnym dosiada wielkiego wozu niebiańskiego. Stąd w licznych przekazach ruskich, ukraińskich i południowosłowiańskich pojawia się święty Ilia jako władający pogodą. Na ikonach dosiada białego konia, w ręku trzyma włócznie, daleką pozostałość piorunowej broni. A w tej samej roli, choć innych powodów, występuje też święty Michał i święty Jerzy. Dobrze pamiętam, herb Moskwy to jest święty Jerzy pokonujący smoka. To jest element bezpośrednio wzięty z mitologii pogańskiej. Więc jest też tych źródeł, które świadczą jakby o tym, że święty Eliasz odpowiada Pernowi z wiele. Po prostu w wielu różnych rejonach słowiańszczyzny, w folklorze do czasów wręcz nowożytnych, przetrwał Eliasz jako ten, który włada piorunami, ale nie tylko. I teraz jednym jeszcze z aspektów, w jaki współcześnie interpretuje się Peruna, to jest Perun w roli demiurga, czyli Perun jako ten, który bierze udział przy stworzeniu świata. I teraz nie mamy oczywiście żadnych mitów czy żadnych przekazów w czasach pogańskich, które bezpośrednio nawiążą Peruna z jego rolą współtworzenia świata. Mamy za to podobny schemat, który istnieje w folklorze, w różnych rejonach słowiańszczyzny, od południowych Słowian, poprzez Polskę i Słowian Zachodnich, poprzez Ruś, gdzie dwie postacie idą przez świat, albo generalnie wyłaniają się z praoceanu i wyławiają ziemię, zaczynają tworzyć ziemię. I w oryginale, w folklorze, rolę tych postaci to jest albo Bóg, albo Jezus, któremu towarzyszy Jezusowi czasem diabeł bodajże, czasem święty Piotr, Bogowi czasem towarzyszy diabeł. I teraz większość mitów to jest Bóg kontra diabeł. No, i tutaj diabeł ewidentnie ma jakby do powiedzenia dużo przy tworzeniu świata, więc jest tam element oczywiście niechrześcijański, w sposób oczywisty. Natomiast w kilku wersjach tego mitu występuje święty Eliasz. Na przykład w jednym wersji mitów jest powiedziane, że jak na początku była woda i niebo, był Bóg i diabeł, a w obłokach spał święty Eliasz. W niektórych wersjach święty Eliasz wręcz formuje ziemię. No i jest jeszcze tam znalazłem jeden mit wspomniany przez Tomickiego, gdzie Eliasz jakby współistnieje obok Boga w micie kosmogonicznym. No więc to nie może być przypadek, że skoro mamy tutaj... Więc domyślamy się, że to, co tutaj zaszło, jest to, że w pierwotnym micie pogańskim był Perun, który był współtwórcą świata. Natomiast w trakcie chrystianizacji tego mitu albo postać Peruna została zastąpiona przez Boga, albo Boga ułożono obok Peruna, a Perun przejął miano świętego Eliasza. W pierwszej wersji pewnie nas też to, że Bóg, tutaj już jakby siedzący pod jakby no tą warstwą chrześcijaństwa, jest też gromowładny, bardzo często. Więc ewidentnie widzimy, że często postać gromowładna jakimś dziwnym trafem w wielu ludowych mitach kosmogonicznych, które nie mogą mieć źródła chrześcijańskiego, się pojawia. Więc z tego właśnie wnioskujemy, że Perun jest jednym z demiurgów, który współtworzył świat. Teraz tego mitu dokładnie nie będę przytaczał, bo to jest jakby pewna dygresja. To byłoby... oddzielne spotkanie byłoby po temu właściwe. Dobra, więc teraz, skończywszy Peruna, przechodzimy do Velesa. Veles też jest uznawany, że
jest tym Bogiem, który razem z Perunem współtworzył świat. No i pytanie, czemu? To też nie jest oczywiste, bo nie mamy jakby bezpośrednich zapisków, że Welec razem z Perunem współtworzyli świat. Też jakaś postać została na kult Welesa nałożona. Także w mitologii ten Welec pełni tam taką rolę. Dobrze, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym tylko tak pokrótce wspomnieć, w jakich kronikach jest Welec przywoływany. Więc przede wszystkim ten traktat pokojowy, gdzie jest wymieniony Perun i Welec. I Welec jest wymieniony w kontekście Boga bydła. Niech będziemy żółci jak złoto i swoim orężem niech posiekani będziemy. Niech będziemy żółci jak złoto oznacza po prostu, że jeśli tego traktatu nie dotrzymamy, niech zachorujemy na skrofulozę. Tam się tak badacze są zgodni, że tutaj chodzi po prostu, że jest to pewne takie poetyckie określenie choroby. Także będziemy żółci, czyli zachorujemy. To nam sugeruje, że domeny Welesa są choroby. Dalej. W słowie o wyprawie Igora, tam gdzie był wspomniany Daćbóg, jest wymieniony też wieszcz Bojan, o którym się mówi, że jest wnukiem Welesowym. Czyli źródło z XII wieku też podaje bezpośrednio imię Welesa. I przede wszystkim w mitologii litewskiej do tej pory występuje słowo pospolite, które brzmi Welnias. Welnias po litewsku oznacza diabła. I etymologicznie więc widać, że no tutaj na pewno ten Welnias litewski jest powiązany z naszym Welesem. Co więcej, Wele na Litwie to są dusze zmarłych. Teraz więc jakby te źródła nam sugerują Welec, Bóg bydła, podzielony za choroby. Welec, Bóg, który nadzoruje świat podziemny i opiekuje się duszami. Teraz dwa słowa na temat zasięgu kultu Welesa. Prawie wszystkie źródła, które wspominają Welesa, są źródłami ruskimi. W zasadzie z jednym wyjątkiem. Jest w Czechach. W starym przysłowiu czeskim jest Weles przetrwał jako synonim diabła i gdzieś mówiono, a idźże ty do Welesa za zawodem. Czyli to jest jakby trochę, to w pewnym sensie zadaje kłam takiej ewentualnej koncepcji, że Weles był znany tylko na Rusi. Jeśli był znany na Rusi, a przetrwał w folklorze czeskim, no to po prostu raczej był znany też na terenach pomiędzy. Co więcej, u Słowian południowych jest postać tak zwanego Wołwela, do którego też badacze sądzą, że ono jest pewnym zniekształceniem postaci Welesa. I tutaj w przysłowie szeskim Weles związany jest z zawodem. To jest bardzo, bardzo istotne, dlatego że to, co znajduje się za wodą, to są po prostu zaświaty. Woda to jest coś, co oddziela nasz świat od świata zmarłych. W wodzie nie można oddychać, więc, że tak powiem, duszodech nie jest w stanie przez to przejść. I to jest jakby takie dość znane wyobrażenie z zaświatu, że zaświaty znajdą się za wodą. Tak? Marzalno odsyłamy do zaświatów, spawiając ją wodą. Tyle. I co więcej, ogólnym indoeuropejskim motywem zaświatu to był zaświaty wyobrażone sobie jako pastwiska, na którym pasie się bydło. A w traktacie pokojowym jest napisane wprost, że Welec był bogiem bydła. Czyli wszystko jakby tutaj się wiąże, czyli informacje, jakie mamy przez porównanie z litewskim folklorem, litewską lingwistyką, czyli informacje z kronik. I teraz... Przepraszam, ale lingwistyczne to nie jest związane z słowem W? Tak, tutaj tak, tylko że Welec, Wołos to są nazwy, które są utożsamione, tak? Więc Welec występuje czasem w formie Wołosa. Natomiast badacze najbardziej uznają, że to jest to samo. Welec wiele bogactwa. Też może się kojarzyć. Wiele wołów. Wiele. O ile Perun był, jego kult przemienił się w kult świętego Eliasza, to o tyle Welec przemienił się w kult świętego Mikołaja. Tutaj występuje jakby wiele wspólnych elementów, których mamy, które cechuje kult świętego Mikołaja znany na Rusi, z tymi informacjami, które możemy uzyskać na temat Welesa z innych źródeł. Przede wszystkim ważność. W folklorze ruskim
niejednokrotnie uważano, że na przykład jeśli Bóg umrze, to Bogiem będzie święty Mikołaj. Uważano, że wręcz, że Trójca Święta składa się z czterech postaci, tak? Ducha Świętego Boga, Jezusa i Świętego Mikołaja. Innym argumentem jest to, Mikołaj ma wedle jednego z wierzeń żółte znaki na czole. To wszystko można znaleźć w Uśpińskim. On, to jest ruski badacz, który napisał książkę pod tytułem Kult Świętego Mikołaja na Rusi, gdzie de facto udowadnia przez kilkadziesiąt stron, czemu kult Welesa przeistoczył się w kult Świętego Mikołaja. Dalej, Mikołaj jest opiekunem bydła. Mikołaj w folklorze ukraińskim jest przewodnikiem dusz do zaświatów. Mikołaj, podobnie jak i postać niedźwiedzia, jest związana z ochroną bydła. I jeszcze jedna wzmianka, o której warto wspomnieć. Wedle jednego wierzenia Mikołaj jest kulawy. Czemu to jest istotne? Dlatego, że kulawość jest cechą postaci chtonicznych. Według mnie miało tutaj miejsce rozumowanie tego typu, że pierwotnie węże wiązano ze światem podziemnym. Wąż nie ma nóg, natomiast wąż jest tam jakby istotą najbardziej zbliżoną do ziemi. Więc mogło tutaj zajść rozumowanie tego typu, że coś jest związane z ziemią, tak jak wąż, wąż nie ma nóg, znaczy, że bogowie związani z ziemią też muszą mieć coś z nogami. To będzie za chwilę istotne, jak będziemy omawiać Welesa jako demiurga przy tworzeniu świata. Bo w folklorze mamy, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy postać Boga, który razem z diabłem tworzą świat. To jest ewidentnie niechrześcijański motyw. Ten diabeł ma tam rolę dość istotną. Bez diabła świat by nie mógł zaistnieć w tymże folklorze. Teraz, na jakiej podstawie my w tym ludowym diable dopatrujemy się Welesa? Diabeł, ten, który tworzy świat, jest postacią akwatyczną. Znaczy, o ile ten Bóg w tym folklorze, jego domeną jest niebo i chmury, to diabeł pochodzi z dna wszechoceanu. Tak samo jak na przykład w przysłowie tym czeskim, gdzie idziemy do Welesa za morze. Co więcej, Welesa wiążemy tutaj z... No, tutaj tego nie będę szerzej omawiał, natomiast Weles jest porównywany do Waruny. To jest Bóg, też jeden z Rygwedy, który też jakby jest powiązany z wodą. Co więcej, w pewnych wierzeniach, też, które dzieją się w kontekście stworzenia świata, jest taki mit o tym, że przy tworzeniu wilka, wilk ugryzł diabła i ten szmyknął na olszynę, natomiast diabeł, czy wilk w ostatniej chwili go zranił w nogę i do tej pory diabeł kuleje. Generalnie, jeśli Mikołaj jest na tyle ważny, przejawia pewne cechy wspólne z Welesem. Co więcej, pamiętam, w Uśpińskim też była taka informacja, że czasem kult tego Mikołaja przychodzi w kult diabła, czy miał pewne podobne cechy. Co więcej, diabeł w mitologii litewskiej też pełni pewną rolę podczas tworzenia świata. To nam generalnie sugeruje, że tą właśnie postacią, która oprócz Peruna współtworzyła świat, był Weles. No i myślę, że na tym możemy skończyć. Jeśli ktoś ma jakieś pytania. To jak skończyłeś, to by pana rozwieszył.